Sword and Sandals Immortals Demo. Demo nowego Sword and Sandals, które wychodzi w maju. Live. Ciężko uwierzyć, ale po polsku Sword and Sandals. Zobacz, jaki dobrze jest język polski zrobiony, patrz. Widzisz tutaj tłumaczenie, żeby cofnąć stronę? Plecy. Plecy. Mamy po polsku czy nie? Bo już nie wiem. Tak. Plecy. Dobra, nice. Nowy kompanion. Trochę sadgry, że nas tak opluli, no ale żyjcie. Tu powinien być polski język. Chyba nas okłamali. Człowiek z Braxis. Człowiek Warrior i Lui. Człowiek plus 2 stamina. Są miasta jakieś? Okej, dobra. Ty, a kim gramy ogólnie? Tu jest do wyboru to? Dobra, on ma 2 do staminy, 2 AD. Znaczy ataku. Intelekt, siła, charyzma. Def to do dupy. Siła. To baba? Agility. Też atak. Fajna grafika w ogóle. Trochę jak taka gra przeglądarkowa, coś tam. Wiesz która? Ty, a kim będziemy grali? O, dokładnie kawa. Nie wiem, czy atak nie zagrać na start. No, stamina do dupy plus. Dobra, zagrajmy tym, tylko jak go pozmieniać? Dalej. Rasa. Co? Przecież wybrałem już rasę. Przecież co? To tu się nie wybiera rasy? Jeremy. Ojczyzna. Skąd ja wiedzieć? Suchnące bagna i luj. Co to w dupę jest? Dobra, fryzura. nawet fajne, nawet fajne. Fajna grafika, Yasuo. Fajna grafika, podoba mi się bardzo. Tylko to tłumaczenie jest tak z dupy, że trzeba chyba wyłączyć. Dobra, gramy takim brodem udajmy. Jakiś giga czat będzie. Płeć to nie zmieniamy. Dobra, imię gladiatora. Giga czat. Prowokacja XD. Okrzyk zwycięstwa. A Plato, ale Plato to jak będziemy szli pod charyzmę chyba. Wzrost. Wzrost nic nie zmienia ze statystyk. To weźmy 2,24 wzrost. Co? Co? Oh! 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 Hey!
Jak oni musieli to nagrywać? Dobra, gramy takim. Wybierz klasę postaci Warrior, plus jeden bonus do siły, jeden do ataku, max total HP 10% i ma hita krytyk 26. Okej, okay, czarodziej. Czarodziej dużo lepiej wygląda. Barda! Aha, to są... Nie, bardy to nie będziemy grali. Paladyn. Kryty wali jak masz 10% HP. Fajne. Za każdym razem. Ale my raczej będziemy one-shotować w tej grze, więc nie ma sensu. Łotr fajny też. To jest paladyn. Nie wiem, wojownik albo łotr. Może łotrem? Czy A, wojownik. A, klasyka. Czy rycerz? Wojownik czy rycerz? Łot? Fajny ten łot. Co zrobisz? Łotr jednak? No łotr mi się fajny wydaje, szczerze. Cwany i zwinny podróżnik z niejednym asem w ręka. W ręka. Zahartowany mistrz walki wręcz. Pobożny obrońca wiary. Wzór doskonałości od muzyki i wypowiadania słów. Dobra. Może ten łotr? Serio. Dobra, łot. Główny atrybuty. Mele damage. Po co jest ten w dupę minus? O, dobra. Obrona to nie charyzma. Szansa na uderzenie dźwiękiem. Aha, czyli charyzma. Jest normalnie, da się charyzma run zrobić, okej. Okay. Esensik, widzowie. Atak. Szansa na uderzenie, szansa na uderzenie zasięgowe. Vitality to niezwinność. Co daje kryty? Nic. Ty, zwinność daje obrażenia z... Czekaj, nie rozumiem. Zwinność daje zasięgowe obrażenia? Aha. To my musimy zwinność i atak, nie? Bo my gramy łotrem. I może wytrzymałość? Dobra, wiecie co? Tak, zagrajmy. Atak, wytrzymałość, zwinność. Te trzy rzeczy. Jazda. Dźwięki Villardu. Kurde. Co to jest? Jakaś historia? Dobra, wybiję stronę w ciebie. Jeszcze nie pokonałeś lokalnego czempiona, jeszcze nie wybrałeś się na przygodę do tej lokacji. Postaw obóz. 300 dni do przybycia. Co jest tu gra mobilna? No nie pieprz do mnie, ty w dupę robocie.
Marny brus. Marny brus. Ja pierdzielę. Pierwszy przeciwnik, marny brus. Nie wyrobię. Ja muszę kategorię ustawić. O, jest już kategoria. Pierwszy przeciwnik, marny brus i luj. Dobra, co tu jest do wyboru? Nie wiem, nie jest napisane. A, to są staty jego, tak? No wszystko jeden. Gierko oddaję, bo marny brus. Pokaż mi go. Fajnie wygląda ogólnie menu. Ale serio, ta gra chyba będzie na telefon. Aha, info to jest to. Po co info to jest to? Dobra, tu. Ej, mieliśmy być łotrem. Gdzie jest łuknarz? Ja gram na pewno łotrem? Tak głośno to jest? Sorry. Dobra, tu jest chodzenie. Nie mogę go uderzyć. Tu nie ma mi temu. Skill. Czemu jego w dupę? A, bo jest za daleko, tak? Dobra, użyjmy tego, zobacz co się stanie. Co? Co się dzieje? Atak Lex. Czerwone nóżki ma. Nóżki mu się czerwone zrobiły. Co to było? Ty, ale atak Lex to jest po prostu quick attack chyba, tak? Quick, normal. Nie, tu są jeszcze dwa dodatkowo. Verseo, dzięki bardzo. Dzięki ci bardzo, SPX Lover. Twórcy gry chyba cię oglądają, że nazwali tak przeciwnika. Marny brus. Piękne. Dobra, wiecie co? Zaatakujmy łeb. Aha, koniec. Marny brus pokonany. Dobra, 108 golda, 562 expa, jedna gwiazdka, czy tam jak to się nazywa? I level. Dobra. To jest jakiś taki typ od tutorialu, tam go w dupie. Wbiłem level, jak dodać skilla? A, tu się dodaje. I tu są jakieś rzeczy dookoła. Okej. Ej, a poziomu trudności nie było tak jak w jedynce, znaczy w tej, w Redux. Bo to widzę jest bardzo podobny do Redux. Sztuka, walka, pokaż walkę. Ej. Nie da się cofnąć. Nie mogę zobaczyć. A nie, tu się wybiera, dobra. Gdzie będą rzeczy Arcane? Nie no, chyba tutaj będą rzeczy do łuku. Jest. Bowmaster. Dobra, pokaż. Co to daje? 1%. Co? 1% zwiększa obrażenia? I szanse na kryta? O 1% tylko? Tylko gówno. No dobra, gramy łucznikiem, no to lecę to. Ty, ale tu nie ma rzeczy dla łucznika potem. Co jest? O, tu jest dopiero ten orzełek. Strasznie dziwne te rzeczy są do nauki. Tu są jakieś fire attack? Co to w dupę jest?
22:22. A! Dobrze? No nie, dobrze było. No teraz już jest 23, bo za późno. Bo się źle patrzysz. Było dobrze, ilu? Ty, nie podobają mi się strasznie skille, bo są same pasywki. Tutaj będziemy iść survival. Najpierw to, ale tylko dotąd się opłaca chyba. Nie wiem, też zależy ile leveli się bije w tym Sworn Sandals. Dobra, lećmy sobie w to. Czekaj, nie ma w ogóle ograniczeń? Są. 10 ograniczeń na level, tak? No dobra, grajmy. 299 dni. Ty, Wiedźmin! On się chce bić? Zbrojmistrz. Co w dupę jest? Sprzedaj, mogę mu sprzedać rzeczy. Ale czekaj, czekaj, ja chcę od ciebie kupić. Łuk. Co jest? Gdzie masz łuk? Ale on nie ma łuku! O, tak lepiej, co? Nie, bo tutaj staty widać. W tej grze nie ma łuku. Co ty pieprzysz, chłopie? Czekaj, co on tam jeszcze miał? Kup. Nauczy skill. On skill uczy? Mam się nauczyć zmiany między łukiem. Co? Co? Dobra, nieważne. Selekcjoner walk, dawaj, dawaj. Tu się wybiera. Poziom czwarty. Ale priest to jest. A, dobra, to jest paladyn. Nie, to z jakimś cieniasem, co? Z jakimś cieniasem. Dobra. A my mamy 230 ocena mocy. Dobra, chodź. To baba? No i dobrze. Dobra, dobra. Dobra, czekaj. Use skill na start. A, to za daleko była. Jump. Dobra, walę ją, ale słaby mam te pary. Co? Jakaś inspiracja wbita, ale co? O kurde. Ale ja... Co to jest stres? W nogi go wal? Chyba ją. Niech podejdzie, patrz. Podejdź. 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 I teraz, use skill. Nice, 15, widziałeś to? Podchodzimy teraz, trzeba wykorzystać moment. I w nogi. Ha ha ha!
się w dół. Co tu się w dupę dzieje? Dobra, dawaj next level. No tak, tak, Jolkom, to prawda. Ty... Wiesz co? Ja bym poszedł może... To i to, bo chcę ten łuk jak najszybciej. Na którym levelu jest łuk? Good morning. Dobra, zamknij ryj. Trening. Simulacrum. Trenuj, trenuj. Przetestujmy. Dzięki Ciaston. Ciaston za 5 miesięcy. Witam. Ty jesteś totalny czadzior. Dzięki. Dobra, bijmy tą kukłę z pępkiem. Ile tak na oko się to bije? Co? Dasz mi łuk? Short bow! Ile DMG? 12. Kupujemy, kupujemy. Pyk. Czwarty level trzeba mieć. To po co mi to szmato pokazujesz w tym sklepie? Ta funkcja nadejdzie wkrótce. To się pieprzy. Zagrajmy walkę. Nie wiem, pilce, gra jakiś czas. Dobra. Gregory. Pokonajmy go, bo trochę duszno w tej... Nie wiem. Zagrajmy po prostu. Czy to wstawię na YouTube'a? No zobaczymy. Dobra, podejdźmy. Siema Blaglu, witam. I skill. 20? Podejdźmy. I w nogę. Na dwa hity? Dobra, ale level wbijmy. To będziemy mieli, widzowie... No przestań! Będziemy mieli łuk. Jul. Dawaj go. Już szmato. Dobra, szybko po nogach go szmaty, żeby nie uciekł. 6 HP, 6 HP. Ale myślę, że teraz... Ej, łatwiutko. Fajna grafika jest. Dobra, pokonane i teraz spać. Ej, ciekawe czy na wyprawy ze starym da się chodzić. Pyk i pyk. Kontynuuj. Walka. Dwa razy ten łuk. Teraz kupimy sobie łuk. Ja dostaję siano w ogóle za te walki. A, teraz kowal przyszedł. Będziemy mieli armor do kupienia. Ale ja chcę łuk. Łuk, kup. Dobry wybór, nawet ojciec, co? Dobra, załóżmy to, załóżmy ten item. A, uzbrojony, czekaj, ale to załóż, załóż to. To zdejmij. Aha, to mam na start. A umiejętności? Mamy jedną. Tu się można poddać, ale tego nie chcę. A te skille to co to? Dobra. Przetestujmy łuk na treningu, widzowie. Zobaczymy jak to działa. O kurde, dobre staty jest na łuk. Co? To tak bije? Weźmy najsilniejszego typa jaki jest, z bomby. Zobaczymy czy odda łukiem. Znaczy babę. Ja.
Ja. Nie, jeszcze nie. Nie, mogłem wziąć. Ty, mam nadzieję, że się będzie dało. Janusz. Janusz. Witam. Ty, Janusz może być silniejszy niż tamta. Mam młotek. Dobra. Aha, tego się nie da używać, jak się gra tym łukiem. Znowu według mnie spieprzyli z tym, że się nie da bić z bliska. I łuk będzie pewnie cienki przez to dość. Co to jest? Musimy w staminę iść, bo nic nie tego, nie mam siły bić. Ale szybko chociaż padają. Level. Weźmy, może max staminę sobie powiększymy? Przydałoby się. Które to jest? Tutaj, wytrzymałość. To dajmy dwa razy w to, co? Awatar mu do niku pasował? No. Jak rozdaje poziomy, kończy się dzień? No ta. 296 dni jest jeszcze. Dobra, selekcjoner walk. Da mi tą walkę z bossem? Tak, to weźmy go. Zobaczymy, czy siądzie. Ciekawy jestem, co to jest. Cześć, zostawmy, bo to jest chyba. Mogę to skipnąć, ale. Olbrzymi Charles. GG? Człowiek bard. On ma 470. Ma pałkę. Dobra, test. Jak skoczył. Jak będzie za mną łaził, to przegrałem. Co miał być? Jak skoczyć dalej? Trzeba machnąć. Czy to jest gra mobilna już w 100%? To jest 100% robione na mobilki. Sadgę trochę, ale luj. Jak odda na kompie, to dla mnie i tak. Gramy w Bowmana, widzowie, na poszkolach. Res. Dobra, już na fulla sobie dobijmy staminkę. Ej, ale łucznik jest broken, jak się tak da skakać. Giga Chad bił coś tam. Ale co? A, teraz mamy chyba kryty za każdym razem. Tak, 100%. Aha, czyli to jest to, co w Redux. Ja pierdziele, ale silny jest łucznik w tej części. O mój Boże, on jest mega silny. Wiwat, niech żyje Giga Chad, nowy champion. Dawaj gwiazdki może, co? One się mogą... Aha, dwie rzeczy się bierze. Co? O! Ty, ale ta mapa jest w dupę pusta. Aha, bo to demo, dobra. Czyli są tylko trzy, jakby... Trzy etapy. Tak? Nie, ten jest cztery tema. Co to oznacza? Czwarty poziom? Wiecie co, może wróćmy tu. Ty, przygoda kliknąłem. Co?
Nie wiem, co się stało. Dobra, tu mamy jeszcze jakiegoś orka. Ale wiecie co, może ponapieprzajmy się z nimi. Dla expa. To są wyprawy ze starym, ale statów nie dają. Znaczy chyba, że dają, tylko nie wypadła mi akurat. Ty zablokowała. No dupy, ta gra to jest demo dopiero, ale... No ciężko powiedzieć, no ciężko powiedzieć szczerze. Nie, to nie jest Sword and Sandal 2 niestety, to jest problem. Poszli jakby trochę w Redux, trochę w trójkę. To była trójka czy czwórka? Ta co... Chyba trójka, to co nie przyszliśmy. Trójka, no. Trochę w trójkę poszli, trochę w Redux. I teraz tu się mi nic nie opłaca. Więc nie wiem, co ja mam teraz zrobić. To się już nie da. Te dupy. Może w survival pójdźmy, tylko... To są trochę do dupy te rzeczy. Ty Markeń tak samo. Tutaj też. Tutaj to jakby charyzma iść. Nie wiadomo nawet co to robi. Chyba tu coś napały, żeby to ulepszyć. Skilla kup. A, skilla, racja, racja. Idę zobaczyć. Zbrojmistrz to był. A płatnerz ma skilla? Wykuj. A nie ma tej funkcji. Aha, to jest zamiana tak jak była w Redux. I chyba to jest, że odrzucasz go, tak? Też było w Sword and Sandal starym. Że tak go odrzucasz w dal. Wiesz o co chodzi? A tutaj? Zmiana między mele a zasięgową do dupy, bo jej tak tylko będę zasięgową bił. A, to jest ten charge co był w Redux, że taki doskok. 41 to zadaje, ale po co? A co to jest ten Barbarian Storm? Jak to działa, widzowie? Że odrzucasz jak do ciebie podchodzi, to chyba najlepsze. Kręcią, no. Wezmę to. Nie wiem, czy ja to na broni zasięgowej mogę używać, co jest trochę problemem. Czy ja chyba nie mogę. Ja pierdzielę. Czy chcesz udać się na spoczynek do jutra? Jutro przybędą... Nie. Sebos. Ty, ale... No nie wiem, widzowie, nie wiem, szczerze. Odskoczmy sobie. Ty, co tak blokuje? O, nice. Skille do łuku nie widziałem jeszcze. Może będzie tam od kogo innego do nauczenia. Nie wiem po co się ich bije ogólnie, bo mogę iść do innego miasta, ale nie wiem czy warto już. Czy siedzieć tu? A nowy łuk mogę chyba kupić. Jak odpoczywa, to nie mam 100% tego na hita w porównaniu do Redux. To jest zmiana lekka. A on ma armor. Czekaj. Ej,
zbiję mu armor z głowy i teraz biję mu HP. To nawet fajne. Ej, to jest fajne zrobione, że można zbić armor i potem już w HP walić. Fajne. Jak oceniam te nowe Sword & Sandals? No dwójka to nie jest, a dwójka jest jak na razie... Chyba nigdy nie będzie lepsza Sword & Sandals niż dwójka. Sadzgę trochę. Cześć, brojmistrz, kup, uki. My to mamy, no. Broń palna, ja pierdzielę. Broń palna jest do kupienia. Nice. To po co ja z łukiem biegam? Okej. Dobra, ty zobacz jaki karzeł śmieszny. Ten dźwięk. Ja pierdziel. Dobra, level wbiliśmy kolejny. Elden Ring w sobotę? Chyba w piątek wychodzi. Dobra, czekaj. Chyba full w to na razie, żeby częściej ich trafiać. I teraz tutaj już nie ma co lecieć, szczerze. No muszę wydać 10 punktów na coś na pałę. Także no nie wiem na co. Dobra. Siema, kiedy wampiry? No niedługo chyba. Która jest? 23? No jeszcze to pogramy trochę, bo to jest demo tylko. Raczej będzie zaraz koniec, jak strzelam. Tylko pytanie, czy ja mam wchodzić tutaj na walki, czy do nowego miasta. Może zobaczę, za ile nowy łuk jest i biję level i wtedy wyruszę. Kurde. O, i to jest skok. Co on robi? No ci przeciwnicy to są straszne gówna, w dupę. Learn skill, on ma tylko te skille. Tylko jeszcze pokaż, kiedy nowy łuk. Ty, może on nie będzie miał po prostu nowego łuku, tylko będzie dopiero... armor? A, racja, żadnego armoru nie mam. Zaraz kupię. Tylko, że nawet mi nie potrzeba. To prawda, Banatik. Chociaż ja tu za każdym razem trafiam. Nie wiem, czy to nie jest też bóg. Znaczy nie no. Dobra, czasem sparują. Ale łucznik jest w dupę broken. Naprawdę. W porównaniu do Redux, to łucznik tu jest mega silny. Redux czy Immortals lepsze? Nie, dwójka jest najlepsza. Ja bym nawet nie porównywał do klasyki. Ile dostałem expa? Tylko to już nic nie ma wspólnego ze Sword & Sandals, jak mi to patrzę. Poza tym, że jest system walki ten sam. Czy jaką miałem szansę na hita w nią? Może w leg celujmy. Ja we wszystko biję w ogóle tyle samo. Tylko po prostu tam, gdzie armora nie mają, tam warto strzelać. Kolejne miasto? No właśnie, dobiłbym ten level i potem wziął to kolejne miasto. Cześć, co? Jutro przyjadę na Wigletiodorze do walki, za dwa dni nowe przedmioty w sklepie. O! Widzicie?
Czyli jeszcze jeden dzień. No dobra, to pokonajmy ich, spać i zobaczymy te skille i te przedmioty nowe. Czy tu co ileś dni po prostu. Ja pierdziele. To niezły łucznik. Ja nie wiem, czy ja mam stuna na tych, na hipach? Ty właśnie, zobaczmy, czy mogę iść do walki, jak mam level, czy nie dostaję wtedy expa. Łuk jest OP, bardzo. Skilli nie mogę. Ja bym przez cały ekran wziął. Nie wiem, czy to ma znaczenie, chociaż bardzo daleko skoczyłem. Tak, ja wszędzie biję tyle samo, DMG. Co, dostałem? Lexpa czy nie? Dobra. No mają słabe levele. Staje się silniejszy, dobra. Może wytrzymałość teraz i... Może ten agility. Dawaj. Teraz zobaczy, powinny być nowe rzeczy. Skilli nie ma nowych, a inne rzeczy. Ty, są inne rzeczy, tylko nie ma żadnych łuków. Dobra, może płatnesz, co? Mamy 4K golda, a wszystko jest takie tanie. Nie, czekaj, nie jest aż takie tanie. Czyli jest giga drogo. Pierwsze te rzeczy, nie kupuję nic. Idziemy do nowej mapy. Da się oddalić. Niby taka mapa ma być. Ta. Zapełniona będzie gównem pewnie. No dobra, idźmy tu. Ej, pojawiają się inne. Dobra, jesteśmy w nowym tym. Jakaś baba przyszła. Zaklinaczka. Aha, to jest normalne. Aha, nie ma jeszcze tego. To mogę wymienić na golda. Skille. A ma to. Co ona jeszcze ma? Kup. Potki. A. A on ma tu inne rzeczy. Ej, w innym mieście ma to samo. Co za gówno. Już mnie zdenerwowali. 7 level. A my ile mamy tego power score? 8 level. Ja pierdzie, mam 560. Już. Z najgorszą bronią, pierwszym łukiem w grze. Co? Co się w dupę dzieje? Co się stało? Czy mi postać padła na ziemię z bomby? O jest! 570! Dobra, pokaż. Typ jest silniejszy już. Nie ma armora na lega. Ty mnie pokona? Nie no, żarcik. O nie, zły mnie pokonał. Nie wiem. Ale dźwięki mi się nie podobają te, że wygrałeś i tak dalej. Do dupy, jakiś taki dziwny głos. Mogła być po prostu muzyczka. Tak jak zawsze było. Dał ci wygrać? Jak to analizujesz? Rozpieprzyłem go jak szmaty po prostu. Dobra, on nie ma na klacie. We wszystko uderza się tyle samo DMG, co jest durne. Więc po prostu bić trzeba tam, gdzie armora nie mają i tyle. Nie ma znaczenia, w
co bijemy, tylko tam, gdzie armora nie ma. Na obrazeczku. I luj. Najlepiej jak na nogach nie mają, bo największa szansa na trafienie. To jest trochę durne. Dobra, no to co, next level. Wiecie co? Może to i to? 20 punktów trzeba wydać. Ja pierdzielę. Co? A wymaksowałem to. Dobra, to coś tam dawałem. Czekajcie, zobaczmy, za ile nowe itemy się pojawią. Za 3 dni. Jakbym tak na pałę na 3 dni poszedł spać, to się nowy łuk pojawi? Chyba o to chodzi. Dobra, zobaczymy po tym dniu, czy jak wbijam level, to się będzie za 2 dni. Czy to trzeba chodzić spać na pałę? Boss nowy, pewnie trzeba jeszcze wbić trochę leveli. Sprawdź, no zobaczymy. Ale wielka baba. Czekaj, to baba jest? Bo się wynerwiła na mój tekst. Max level w demku wbity. Co ty pieprzysz? Co ty chcę robić? Cześć, na pałę idźmy spać na nowe itemy. Co tu w ogóle będzie? Będę też tyle dni skipował, no. 300 dni zeskipował, żeby zacząć dni do przybycia. Czego? Kup. Nie ma. O, da się szybko klikać. Tyle dobrego, że zanim się pojawią rzeczy, to już się da klikać. Także speedrun jest realny. Nowy łuk! Aż! Ażki. Mam nie dębie? Nie ma więcej. Dobra, kół. Cześć, założyłem go. Założony jest czy nie? Tak. Ty, ale poczekaj. Tutaj jest coś za 3K golda, weźmy to. Aha. To jest chyba najlepszy z gry, ten taki rodzaj, tylko trzeba czekać ileś dni. Dobra, to poczekajmy jeszcze chwilę. 3 dni. Fajnie wygląda ten armor. Ta, wypadają te coraz lepsze. To jest ten sam, ale hełmu nie mamy. Co jeszcze nie mamy? Na ramiennik? A i legi, akurat wypadło mnie nie stać. Ja pierdzielę. Czyli trzeba chodzić jednak na walki, mimo tego, że expa nie ma. Janusz znowu! Brat! Nowy łuk, test! Co? Ja biję 5 DMG więcej nowym łukiem? Myślałem, że exp nagle będzie leciał.
żeśmy zbugowali. Ty, jest boss! Jednak. Kto to? On ma mój armor. Okej. Nubek jakiś? 900. Ty, jest w ogóle temperatura napisana, w jakiej walczymy. Nie wiem, czy ma znaczenie, czy będzie miało znaczenie w pełnej wersji, ale ciekawe. Jest temperatura o 8 stopni. Co oni wymyślają? On ma 1000 czego? To jest power score? Miał przed chwilą 900 tam w tym. Dobra, nie ma na głowie nic, także chyba pyk, główka walona. Dogoń mnie. Nie mów, że boca na dwa hity rozpiję, przesadnie trochę. Skoczę. Ja pierdzielę, jaki hit. Chłop ma jeden HP, go ubić się mogę, no. Wydaje mi się, że ja bossa 10 leveli lepszego pokonał. Na easy. Te dni to, co odlicza to do czego? Nie wiem właśnie. Możemy iść do następnego regionu. Wejść do portalu i pewnie koniec demo, sadgę. Sadgę. Ale no co, no ciekawe. A te dni do końca, to wydaje mi się, że wtedy też się demo skończy po prostu. I tyle. Także nawet, wiesz. Gratulacje, ukończona wersja demonstracyjna gry Sword and Sandals Immortals. Już w maju tego roku kontynuowana będzie historia naszego bohatera, dzielnie podróżującego przez Brandor w celu uratowania świata przez gwiezdnym gladiatorem. Fabuła to jest ciężka. Dziękuję ci za bycie częścią tej przygody. Bez twojego wsparcia nie byłoby serii Sword and Sandals. Pamiętaj, aby dodać tę grę do swojej listy życzeń na Steamie, żeby zostać powiadomiony w momencie, kiedy pojawi się ona we wczesnym dostępie. Jestem pewien, że będzie to największa przygoda wszechczasów ze Sword and Sandals, jak i początek nowej, niesamowitej ery dla tej serii. Pozdrawiam, Olivier. Pozdrawiam. Co wam ci powiedzieć, jeżeli chodzi o to Sword and Sandals? Szczerze, no, zobaczyłem grafikę nową i myślałem, że więcej niż grafika zmienili w grze, a jak na razie zapowiada się to giga proste, za łatwe bym nawet powiedział. Czuję, że będzie po prostu na siłę grind pieprzony, będą bramki levelowe i trzeba będzie napieprzać na siłę walki, żeby do następnego bossa iść i tak dalej. Tylko po to, żeby gra się nie skończyła, wiesz, 3 godziny, czy tam 2, tylko żebyś musiał chociaż 10 grać. No cieszę się, że się rozwija Sword and Sandals, wiadomo. I fajnie, że wychodzi coś nowego, tylko ja bym wolał, żeby oni w kierunku dwójki szli jakoś, żeby coś, jakoś nie wiem, no dwójka jest najlepszą częścią. A oni idą w coś takiego, no nie wiem. Zobaczymy, widzowie, jak wyjdzie pełna wersja, na pewno zagram w maju. Zagram, żebyście wy nie musieli w razie czego. Dla widza się poświęcę. Ok? Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę